Cześć, witam Was. Z tej strony Mike w typach na zbliżające się eliminacje do Mistrzostw Świata, gdzie zagra też Polska z Albanią. Przerwa reprezentacyjna. Wolę, jak wiecie, ligowe zestawienia, chociaż na reprezentację też mam jakiś pomysł. Zobaczymy, czy on wyjdzie. Ogólnie, jak oglądacie mnie pierwszy raz, to proszę zostawcie lajka, zostawcie suba i oglądajcie, bo warto, bo znów położyliśmy Buka na łopatki. Zaraz Wam to pokażę, w jaki sposób tym razem się udało. Wbijajcie na stronę podziemnetypy.com, rejestrujcie się jako typerzy i sprawdźcie swoją moc. Jeżeli będziecie tak dobrzy, to będziecie też mieli własnych klientów. Taki jest zamysł strony. Szybko sobie przelecimy przez moje social media. Jak chcecie być na dostawać darmowe typy, no to Facebook, Telegram, Instagram, tam się pojawiają różne propozycje. Jak chcecie grać ze mną bardziej, a co Wam pokażę za chwilę, że warto, no to macie od tego Patronite'a. Są trzy pakiety do wyboru. Za 160 zł możecie grać już w zasadzie w wszystkich grupach live, grupach, którym ja odpowiadam, i sporty amerykańskie, które za moment wrócą do łask, bo będzie tego znacznie więcej. Więc zapraszam, wspierając nas w ten sposób, po prostu przyczyniacie się do rozwoju naszych socjali, podziemnetypy.com, dzięki temu się rozwijają i inne rzeczy, które dla Was usprawniamy. A mianowicie będę też wspominał o naszym, może nie eksperymencie, ale nowym pomyśle, czyli automatyka gry, wszelkie narzędzia, które wraz z programistą budujemy. Zostało już niewiele, bo do 18 września, tak jak widzicie, niewiele czasu pozostało. Pytacie mnie cały czas, kupony są prawdziwe, możecie sobie posprawdzać, bo też niektórzy tam pisali, czy te skanery, o których po prostu mówię, będzie można kupić oddzielnie w dostępnym abonamentowym, miesięcznym. Być może tak, ale na moment, po prostu na ten moment postawiliśmy na szkolenie i na pełne przeszkolenie osób, które nam zaufają z tego tematu, więc stacjonarnie, jak przyjdziecie, no to się sobie będziemy rozmawiać, spotykać i wszystko omawiać. Dla tych osób, co będą stacjonarnie, będziemy też mieli zapis nagrany wcześniej, żeby sobie do tego wrócić, bo wiemy, jaka jest specyfika stacjonarnie, że możemy sobie gadać o różnych rzeczach i na nie wszystko być czas, więc dostaniecie też dostęp online. Dla ci, co nie będą mogli przyjść, spotkać się z nami, bo wiadomo, miejsce, czas, nie każdy ma takie możliwości, zostaje dostęp online, czyli coś nagrane wcześniej, i też traficie do grupy zamkniętej i będziemy ze sobą budować relacje. Po to właśnie jest ta opcja szkolenia, że dla większości z Was podejrzewamy, że danie skanerów od tak niewiele zmieni, ale pokazanie, jak to po prostu dobrze łączyć i skutecznie, da Wam bardzo potężne narzędzie, żeby zacząć robić tutaj wyniki w ogrywaniu buków. Szczególnie tutaj nastawiamy się na polski rynek, na promocje, co można łączyć, systemy skrócone, wszelkie rozpisy. I dlaczego do tego potrzebne są Wam skanery? Po to, żebyście grali opłacalne zakłady. Wyjaśniałem to na filmie wcześniej. Możecie sobie go odpalić w prawym górnym rogu. Dlaczego warto grać opłacalne zakłady i jak to jest ważne? Czyli mówiłem wcześniej o szkole jednej, o szkole własnych typów analizy czy typów płatnych, i szkoła druga. Skupiamy się tylko na matematyce. Więc zapraszam Was serdecznie. Jeżeli nie możecie być, no to śmiało możecie wykupić dostęp online. Jeżeli pojawi się kiedyś opcja wykupienia, tak jak na przykład na innych międzynarodowych skanerach, powiedzmy dostępu miesięcznego i abonamentu, no to o tym powiadomię, ale na razie ja chcę po prostu grupę, która jest jakby najbliżej z nami, przeszkolić, i nie tylko ja, też mój wspólnik, i zaczniecie sobie wówczas z tym działać. Więc wbijajcie, naprawdę warto, już niedługo 18 września, już mamy w zasadzie jesień, jest 1 września, jak to nagrywam, i będzie się działo. Jeżeli ktoś myśli poważnie o inwestycji w zakłady i nawet po prostu w jakimś stopniu dorobieniu. Pokażę Wam, jak teraz funkcjonują nasze grupy premium, jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia. Sierpień był po prostu mega miesiącem, ogólnie ten rok jest mega miesiącem, zakończyliśmy go na 656,9 jednostek, dlatego ten wynik jest taki astronomiczny, bo jak widzicie, z tej 10 na 10, czasem jest 5 na 10, jakbyśmy to robili po prostu 1 j, no to możecie sobie przecinek przesunąć i byłoby to 65 jednostek, 0,7 w przybliżeniu, więc mega, mega wynik. Z jedną, powiedzmy, czwartą tych typów mogliście dostać
w strefie darmowej, żeby ocenić, czy warto. A jak widzicie, ostatnio po prostu jest jedna wielka miazga. Więc tutaj do takich grup możecie dołączyć sobie poprzez Patronite, wspierając naszą działalność. Jak zwykle rozliczamy statystyki, czy po prostu na typach darmowych, czy na grupach zamkniętych. Wszystko po prostu transparentnie i tak, żebyście mogli sobie sami ocenić. Jak ktoś nie wierzy, no to może wbić też do nas na te darmowe czaty i sam zapytać, jak to u nas wygląda. Budowanie marki właśnie polega na uczciwości, na przejrzystości i tak też zostawiamy. A jeszcze pokażę Wam kilka rzeczy fajnych, czyli wygrane na przykład graczy. Podałem tutaj, tutaj możecie kupon na euro, który podałem wcześniej, możecie sobie z niego skorzystać. Kupon jest zagrany bezpiecznie, chociaż myślę, że Islandia wygra tutaj z Rumunią, dlatego podbijamy super kursem. Gramy w Totalbecie, bo ako 3 mamy bez podatku, za 100 mamy 509 zł do wygrania, kurs zacny, więc próbujemy. Podałem też wcześniej taki kupon z Ligi Holenderskiej właśnie na chętnych, kto po prostu wsparł nas w zasięgach YouTube'owych, więc jeżeli zostawiacie lajka, zostawiacie suba, zostawiacie komentarz, no możecie taki kupon też ode mnie sobie odebrać, bo ostatnio zrobiłem taką fajną akcję, dużo z Was było zainteresowanych. Liga Holenderska, bezpiecznie zagrany kupon, 2 overy w meczach, które dla mnie były niemalże pewne, bo te drużyny zawsze sporo strzelają, no i zwycięstwo PSV, które jest w mega gazie. Niektórzy z Was grają grubo, nawet grubo i częściej niż ja, no bo kupon AKO za 2000 to singla mógłbym zagrać, ale AKO tak nie mam do końca przekonania, ale brawo tutaj Kacper za odwagę, bo to już nie jest pierwszy kupon, który pokazuje za 2000 6530 zł w cashoutie, ponieważ nie chciał czekać do końca. Mecz wszedł, bo było 1-3 dla AZ Alkmaar, więc spokojnie, nawet dawałem singla tam na over 3,5, też to weszło. Pamiętaj na przyszłość, że jeżeli grasz takie AKO, to wybieraj te promocje bez podatku, bo byś miał do wyjęcia 7800, a nie 6530, no i jeszcze musisz od tego podatek dochodowy 10% odprowadzić, więc robi wrażenie. Kacper jest mega zadowolony, bo ostatnio grubo ciśnie, więc mega fajnie, ja się cieszę, jeżeli ktoś, no gra, nie grubo gracie na własną odpowiedzialność, też ma taki budżet, no to po prostu nie gra, ja takie wygrane budzą wrażenie, więc też Wam pokazuję. A sporo wygranych oczywiście też po 100, po tam 200-500 zł. Seria AKO na dziś wprowadziłem, to na razie cieszy się dużą popularnością, więc dobieram wartościowe zdarzenia. Moim zdaniem korzystam trochę ze skanerów, łączę to w promocję bez podatku, a jeszcze mam w planach łączyć to trochę inaczej, pod pewne inne kombinacje, ale to już dowiedzą się wtajemniczeni, nie wszystko tutaj na free kanale. Jeszcze coś ostatnio podałem, typy ze skanera, no i właśnie, to jest najfajniejsze, że podane typy ze skanera, które miały wysokie value, 7 na przykład 0,2% Estoril Martimo, w porównaniu do Azji, tak? Nie będę tutaj tłumaczył, jak działa skaner, bo macie ten odcinek, co mówiłem tydzień wcześniej, nagrałem. Nie chodzi o to, żeby tutaj w tych wszystkich typy grać w AKO. Możecie oczywiście sobie wybrać pojedyncze, połączyć jakieś kombinacje, ale że to typy po prostu okazały się trafne. Jeden z graczy zagrał większość tych typów z tego screena i naprawdę miał pecha, bo nie wszedł tylko mu Juventus. 1,21. Często jest tak, że ten mały kurs zawala. Zobaczcie, miał aktualny kurs 144,92, więc niewiele zabrakło, żeby tutaj zrobił jackpota na po prostu tym wyciągu ze skanera. Skanery, przypominam, chcecie mieć objaśnione, jak z nich korzystać efektywnie. Jak nie możecie się z nami spotkać face to face, online będziecie mieć dostęp cały czas do skanerów, więc w sumie jest to nawet opcja, uważam, że lepsza, bardziej ekonomiczniejsza, jak mielibyście wykupować dostęp, bo podejrzewam, że ktoś, jak po prostu zrozumie, jak to działa, to będzie chciał z tego korzystać dalej, więc tutaj macie te skanery, które w tym szkoleniu oferujemy, cały czas dostępne, no chyba, że nas nie będzie już na rynku, ale tak nie wróżymy, bo idzie nam całkiem spoko, więc polecam siebie na przyszłość, znaczy ekipę podziemnych typów na przyszłość, bo nie wszystko to ja. Zapraszam Was do spotkania z nami. Konkurs dla Was, tak jak zwykle, ostatnio nikt nie wygrał, nikt nie wytypował, że Wisła wygra 1-0 z Legią, no to zobaczymy, jak wytypujecie Polska, Albania. Tak samo, typujcie wynik i strzelców,
w danym spotkaniu. Dlaczego strzelców? Ponieważ jak ktoś z Was trafi, powiedzmy, wynik Polska wygra 2-0 i będzie Was 3 osoby, no to nie rozstrzygnę tego za bardzo, więc jak ktoś trafi, że lewy jeszcze strzelił, no to będzie mi prościej, a jak w ogóle tego się nie będzie dało tak rozstrzygnąć, no to będzie decydował czas i kto pierwszy, ten lepszy, więc wbijajcie tutaj komentarz na filmie. 50 zł od Ewinera, nie jest to freebet podlegający obrotowi. Tylko po prostu gracie, jak rozmnożycie to spoko, jak przegracie, no to się nic nie stanie, też nie wasza kasa tak do końca. Polecam też, jak chcecie na Ewinner, to możecie w linku się zarejestrować. Wówczas też na miesiąc możecie sprawdzić grupy podziemne typy.com, znaczy nasze grupy zamknięte. Przechodzimy teraz do konkretów, na które pewnie najbardziej czekacie. Szybkie omówienie tego, co się działo. Liga Holenderska, znów wychodzimy na swoje. Bardzo fajna kolejka, trochę szkoda tej niedzieli, bo wynik byłby zdecydowanie lepszy, gdyby praktycznie nie każdy mecz zawalił. A tak to mamy 23,1 jednostki, 231 zł, gdybyśmy grali po prostu mecz po stówie. W tej niedzieli właśnie Ajax z Vitesse, no Ajax pokazał znów pokaz mocy, 5-0, nie spodziewałem się, że aż tak dużo Vitesse da się ograć, tym bardziej, że wyeliminowali mocniejszy Anderlecht, na papierze mocniejszy, bo Vitesse było lepszym zespołem. Herakles Nijmegen trochę pech, Herakles czerwona kartka, trochę potem się posypał im mecz, no ale takie rzeczy trzeba brać pod uwagę, over też nam nie wszedł, no i Herenveen Alkmaar, Herenveen prowadziło, ale nie utrzymało. Alkmaar pozbyło się kolejnego zawodnika, Kompminersa do Atlanty. A więc już naprawdę Kalmary są osłabione i wczoraj był chyba deadline tego okienka transferowego, więc nie wiem, czy oni tak poukładają skład, więc to będzie ekipa moim zdaniem, która miała mocne podwaliny, żeby tutaj top 3 atakować, a teraz no naprawdę czterech kluczowych graczy, Wijnaldum kontuzjowany, Bizot, Kompminers, Stanks i Bodau odeszli, to wszyscy najlepsi gracze po prostu z tego zespołu, w tym momencie absencja, no i dużo będzie zależało od transferów Alkmaar. Więc spoko, plusik na Holandii, mogło być lepiej, żałuję właśnie tej niedzieli, bo do soboty szło wszystko pięknie, tutaj Utrecht po kursie nawet 3,15, tam były wzrosty, Willem 2,70, no dałem połówkowy, no ale też ładny kurs dziabnięty, Cambuur też 2,73, więc widzicie, te wysokie kursy też mi fajnie wchodzą. Na Holandię sobie trochę poczekamy, aż wróci. Co jeszcze wam dałem? Nową seryjkę, typy, które będę wyszukiwał w sieci researchowej. Ja takie rzeczy robię na grupach zamkniętych, tego jest znacznie więcej. Poszło całkiem fajnie, ale od razu was uprzedzę głównie tych, kto chcą się czepić. To jest tak, listę przygotowuję sobie wcześniej, później mam zamiar nagrać sobie jakiś film w danym po prostu momencie, abyście te wszystkie typy dostali. Nie zawsze tak się udaje, ostatnio wywaliło mi prąd, na przykład film się nie dodał, musiałem czekać, aż ten prąd ponowią. Puścić ten film jeszcze raz, więc no niestety, Perth, Australia, oni grają zazwyczaj rano i dzień obsunęło nam się to trochę, to nagranie, więc ten chyba mecz był w trakcie, już dokładnie nie pamiętam, więc tutaj tak naprawdę powinno być zero, więc praktycznie byłby mini plus, gdybyśmy tutaj położyli zwrot. Więc pokazuję wam, że po prostu to by weszło, zamysł był dobry, oni dwoma punktami wygrali, ale tak naprawdę wy nie byliście realnie mogli grać, więc no łatwiej jest mi też dać, wiecie, na grupę jakiś typ niż nagrać i to wszystko zmontować. Nie zawsze to się uda. Tutaj też szybko ten typ znalazłem i okazuje się, że walka 4 września, więc no ciężko jest mi to spiąć wszystko przy takiej ilości typów, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ale ogólnie poza tym też na plus, tenis jeden wszedł, drugi nie, kosz na spokojnie, ręcz na zwrot, bo był remis, piłka nożna, no tutaj tą piłkę nożną i jeden e-sport dałem z podziemnetypy.com, więc tam wam pokazywałem, jak możecie szukać sobie darmowych typerów, więc jest nadmiar bogactwa, uważam, tutaj w tym serwisie, który prowadzę. No mówię to z czystym po prostu sumieniem i można się po prostu chwalić, jak coś dobrze działa. Dobra, idziemy sobie do eliminacji Mistrzostw Świata, do typów. Powiem wam tak, nie jestem przekonany na maksa do tych typów, ponieważ mamy takie zestawienia, gdzie często gra drużyna mega faworyt z mega ogórem. I to nie jest proste do typowania, więc zazwyczaj wtedy trzeba sobie wyczytać, czy handicap w tą stronę, czy w tamtą stronę będzie lepszy. Przyjmuję taką zasadę.
iż dam handicapy tam, gdzie te drużyny są po prostu słabsze i zobaczymy, jak to pójdzie, z tego względu, że w eliminacjach często te mecze są równe i to nie jest tak, że wielkie lanie, nagle powiedzmy taka Serbia może spuścić Azerbejdżanowi, bo tak często nie jest, te mecze są bliskie. No inaczej, gdyby na przykład będą grali Niemcy powiedzmy z San Marino, czy nawet Polska z San Marino. Więc spróbuję w ten sposób, ale wy możecie sobie oczywiście pograć te typy, które chcecie, z jakąś moją sugestią, więc szybko polecimy. Typy z 1 września, Dania, Szkocja, Dania minus i pół. No ryzykuję kurs spoko, ale myślę, że Duńczycy są w stanie, co pokazało Euro, dość mocno zagrać. Wyspy Owcze, Izrael, ryzyk fizyk na Wyspy Owcze, Izrael to nie jest jakaś potęga moim zdaniem, więc jak chcecie, to można się jeszcze wesprzeć handicapem, tam plus 1, pół, myślę, że spokojnie. Francja, Bośnia, Hercegowina, też Francja mega faworytem, ale nawet na oko ich dałem, że wygra. No bo myślę, że Francja wygra, ale czy wygra tutaj 3-4-0? Widzieliśmy na Euro, że grali bardzo nonszalancko, a Bośnia ma kilku piłkarzy, którzy no, są w stanie po prostu strzelić gola. Może być nawet 2-1, 1-1. No ja się nie zdziwię, jak Francja tutaj też podejdzie nonszalancko. Tam w drużynie się nie dzieje najlepiej między zawodnikami. Łotwa, Gibraltar. Gibraltar 0,5. Szukam niespodzianki. Gibraltar pierwszy, Lincoln Red Ips, na którego grałem w Lidze Europy. Świętuje swoje święto. Gibraltar pierwsza drużyna w europejskich pucharach. Gibraltar już tam punktuje w rankingach międzynarodowych w kwestii kadr. I Łotwa to nie są mocni gracze, więc ja się nie zdziwię, gdyby tutaj udało się coś Gibraltarowi osiągnąć. No więc tak idę. Nie, a nie będę dawał też overów, bo za duże tu dysproporcje są po prostu w tych kadrach. Do overów sobie wrócimy, jak będą eliminacje. Luksemburg, Azerbejdżan. Luksemburg moim zdaniem wyszedł z takiej po prostu strefy kelnerów, za jakich ich traktowaliśmy. Ma kilku ciekawych graczy i u siebie może wygrać z Azerbejdżan. No trochę słabsza dla mnie drużyna na ten moment, ale to nie jest taki ostatni short. To nie jest piąty koszyk, taki powiedziałbym czwarty, trzeci nawet, więc na Luksemburg zaryzykuję. Malta, Cypr. Cypr mocniejszy moim zdaniem. Gramy na Cypr, Mołdawia, Austria, Mołdawia plus 2, Szeryf, przypominam, w Lidze Mistrzów, Tiraspol, Mołdawia u siebie, Austria też nie jest mega mocna, więc plus 2, czemu by nie, nie, Norwegia, Holandia, nie jestem przekonany, no Holandia, wiecie, Louis van Gaal wraca po raz trzeci do kadry, pewne roszady, Holendrzy na Euro dali ciała z Czechami, wina trenera, ale wina też De Ligta, czerwona kartka, no i ogólnie słaby mecz. Potoczyło się to tak, jak potoczyło. Ja to już omawiałem wcześniej. Mimo wszystko chcę spróbować na Holandię, bo cenię Van Gaala to raz, a dwa, no oni mają nóż na gardle, że jeżeli przegrają teraz, to naprawdę sobie mega skomplikują te szanse awansu, bo z Turcją i z Norwegią przegrać jeszcze tam będzie mecz z Czarnogórą, też nie do końca z kategorii łatwych. Portugalia, Irlandia. Na Irlandię 1,5. Irlandia lubi się zastawić. Portugalia no nie szanuję tej kadry, jakby niektórzy w oczach ją mają, że jest mega mocna. Spoko, jest to jednak topka europejska, ale taka topka, która lubi się wywrócić, a Irlandia może dobrze zablokować. Taka jest moja po prostu logika na te mecze kadry. Zobaczymy, czy się sprawdzi, tak? Bo może być i czerwona. Rosja, Chorwacja. Zagram na Chorwację. Rosja na Euro słabo. Brak Czerczeszowa, no, nie wiadomo, jak ten nowy trener poukłada. No Rosja tutem jest to, że będą gospodarzem, a Chorwacja tutem po prostu jest mega jakość piłkarzy. Ja myślę, że ci piłkarze odpalą, kurs mamy fajny. Słowenia, Słowacja. Słowenia u siebie trochę wyżej ich cenie, 2,42. Bałkański skład, kilku ciekawych graczy. Turcja, Montenegro. Montenegro plus 1, Turcja też bardzo słabo na Euro. No, to będą pierwsze mecze po Euro, więc trochę ten odnośnik z tego Euro jest. Czarnogóra. Taki mocny średnia, który może każdemu niespodziankę sprawić. Więc idę w tą retorykę. Kazachstan, Ukraina, Kazachstan u siebie. Spróbujmy za Kazachstan też tutaj niespodziankę sprawi. Dobra, mecze wtorkowe. Przepraszam, mecze drugiego, czyli czwartkowe. Andorra, San Marino. San Marino plus 1 mecz no, kelnerów. Wszystko się może zdarzyć. Idę zgodnie z moją retoryką. Czechy, Białoruś plus 2. Białoruś nie jest taka też
łatwa do ogrania, w miarę tam szczelnie grają defensywnie, no czy nie, no możecie się śmiać, bo powiecie, że tam dostawali po 5-0, ale to nie jest taka ekipa, którą łatwo się rozmontuje, plus 2 to jest spory handicap, uważam, a Czesi mają graczy tych krajowych, no pokazali, że potrafią, ale też nie wygrywają tych meczy bardzo wysoko. Estonia, Belgia, Estonia plus 2. Zobaczcie, jaki kurs tutaj ryzykuje, no bo Belgia, wiadomo, lubi strzelać. Estonia, Flora też ładnie grała, pokonywała silniejszych od siebie zespołów. No nie mówię, że to się przełoży na kadrę, ale retorykę zachowuje, tych wysokich kursów też trochę szukam tam, gdzie się da. No wy możecie to zagrać sobie trochę inaczej, bezpieczniej. Węgry, Anglia, tutaj mam takie wewnętrzne przekonanie, że Węgry u siebie zagrają fajnie. Anglia finalista, trochę finalista taki, może nie kuchennymi drzwiami, ale miał łatwiejszą drogę. No i ten finał u siebie zawalili Włosi, to wygrali po rzutach karnych, no ale widzieliście, jak Węgry grali w grupie? Ja widziałem u siebie naprawdę oni, Francję, Niemcy i Portugalię. Z Portugalią przegrali, ale naprawdę ten większość czasów dawali dobre mecze. Z Polską zremisowali u siebie. No ja myślę, że u siebie tutaj bardzo dobry kurs jest, że oni nie przegrają. Anglia dla mnie nie straszy dalej. Jest sporo dobrych piłkarzy, no ale co z tego, jak to nie jest takie... To nie jest taka drużyna mocarna, którą mieliby się na przykład Węgrzy u siebie bać. Islandia, Rumunia. Rumunia w dalszym kryzysie, Islandia u siebie. Dla mnie taki po prostu cichy faworyt, 2,85. Dałem to do Ako, sam też tam właśnie na tą Islandię stawiam. Uważam, że jeden z takich ciekawszych meczy, gdzie kursy są bardziej wyrównane. No można spróbować tam Islandia plus 0,5 czy 0,25. To powinniśmy mieć takie kursy na poziomie 1,8. 1,7, coś w tym stylu. Bułgaria, Włochy, Bułgaria plus 2,5. No Włosi faworytem, Włosi grają teraz ładniej do przodu. Myślę, że Włosi też się nie będą męczyć za bardzo. Jak wygrają 2-0, to będzie spoko, a Bułgaria też zawsze może wcisnąć tego gola. Luz, Liechtenstein plus Niemcy, no plus 4. Ciężko wróżyć z fusów, czy oni wygrają 5-0, 10-0, a czy na przykład 2-0, czy im się będzie chciało, więc zgodnie z retoryką plus 4 daje, żeby ten kurs jeszcze był atrakcyjny. Litwa, Northern Ireland, czyli Irlandia Północna. Na Litwę niespodziankę wróżę, że mogą Litwini wygrać, bo z kim nie robić niespodzianek jak z Północną Irlandią. Południowa Macedonia, Armenia. Taki mecz równy bym powiedział, podobne kadry, ale Południowa Macedonia na Euro mi się podobała, mimo porażek, fajna walka, kilka zawodników z doświadczeniem, Goran Pandev, nie wiem czy on skończył, czy będzie, trochę mocniejszy od Macedonii, kurs dobry, lecimy. Polska, Albania, Polska minus 0,75, no Polska jak to zawali, no to będzie ostry hejt w kraju, jak wiemy, więc gramy na tą Polskę, 1,75. Szwecja, Hiszpania, 5,50 na Szwecję, dlatego iż Hiszpania na Euro pokazała, zaszli dalej niż powinni, ponieważ ich defensywa mega słaba, no ta kadra nie była poukładana, duże dziury, Szwedzi bardziej mi się podobali jako kolektyw. I jaki był chyba wynik? 2-2 w meczu Szwedów, czy 3-0, już nie pamiętam, ale Szwedzi są u siebie w stanie nawet wygrać. Możecie zagrać sobie z podpórką. Gruzja, Kosowo, odważnie na Kosowo, bo Kosowo, bałkańscy zawodnicy, kilku też interesujących, mogą napsuć sporo krwi Gruzji. To są moje po prostu predykcje. Dla tych, co po prostu chcą mnie wspierać, dać mi lajka, żeby zasięg wzrósł, dać komentarz, no to też będę miał kupon na drugie, na następne mecze Euro, więc pamiętajcie za to, za aktywność. Wynagrodzę, mam nadzieję, że dobrymi typami. Dzięki, z tej strony Mike i życzę Wam zieloności, powodzenia, cześć. A przepraszam, bym jeszcze zapomniał, a przygotowałem dla Was jeszcze rzuty rożne na mistrzostwa, znaczy na eliminację Mistrzostw Świata. Pośpieszyłem się, to wszystko widzicie, żeby to wrzucić szybko i ogarnąć. Można łatwo się tutaj pomylić jeszcze, że tyle jest tych tabelek. Akurat te rzeczy robię wszystkie ja wraz jeszcze z analizami, dobraniem, z kursami i tak dalej, i tak dalej. Jest tego sporo. Rzuty rożne, spróbujemy sobie systemu na Euro. Na reprezentacji to wychodziło dobrze. Jeżeli pamiętacie moje Euro w wykonaniu czerwiec, lipiec, tak było, dobrze, no to tam wyszedł mega zysk na rzutach rożnych, graliśmy undery, sporo było meczów, nawet poniżej 5 rzutów rożnych, tutaj mamy under 5,5, czyli 5 rożnych nam wchodzi już i te linie do 8,5, więc te kursy naprawdę są satysfakcjonujące, rozpisałem wszystkie mecze, no i tak,
Jedna po prostu uwaga, zawsze przy tych rzutach rożnych do Was. Nie jestem w stanie rozpisać jeden do jednego kursów w rzutach rożnych, ponieważ mecze czwartkowe, jak patrzyłem, były jeszcze nie wystawione. No to jest taki rynek, gdzie często te rzuty rożne są wystawiane nawet kilka godzin przed, a często czasami, tak jak na przykład ostatnio w Islandii, ja nie widziałem, żeby były wystawione, więc no, musicie brać tutaj poprawkę. Gracze, którzy tylko operują bookmacherami w naszym kraju, no to będą mieli ciężko, żeby pograć takie linie jak poniżej 5,5, bo raczej tego nie ma, chyba że w betbuilderach, na przykład na Noble Becie można próbować, ale to trzeba coś połączyć. Linie, które są wystawiane na rzuty rożne w Polsce, zazwyczaj one są liniami standardowymi, więc z tej tabelki zapewne skorzystają ci, co oglądają mnie z miejsc, w których jest po prostu taka gra dozwolona, czyli mają po prostu dostęp do buków alternatywnych, gdzie te linie potrafią być od nawet 4 do 18. Kursy są różne, wiadomo, takiej linii na przykład też kursu za 20 też nie pogramy jakoś mega grubo, więc sugerując na przykład 100 za typ, czy tam 10 zł za typ, można się tak pobawić i zobaczymy, jakie wyjdą nam wnioski. Na pewno też marża na tych kursach wysokich też jest spora, ale no nie patrzę tutaj po prostu matematycznie, tylko patrzę, czy po prostu na tych reprezentacjach znowu sprawdzi się to, co robiłem dla Was na euro, czyli podany system. Kto będzie mógł, kto jest w stanie z tego skorzystać, no to sobie sprawdźcie, zachęcam do gry. Rzuty rożne oczywiście będziemy do nich wracać sobie jeszcze na różnych innych typach, na niektórych ligach, więc ten temat ciągle jest, ciągle będzie wracał. Zobaczymy, jak wyjdzie w kadry. No i mam nadzieję też, że uda mi się nagrać na Was na weekend też ponownie typy i na rzuty rożne, i na typy meczowe. Zobaczymy, jak pójdzie. Dzięki i jeszcze raz się z Wami żegnam. Pozdro, Majku.